Dlaczego my musimy tak bardzo wcześnie wchodzić z tym leczeniem przeciwbólowym? Ponieważ ból ma tendencję do utrwalania się. Trochę na zasadzie chińskiej albo ubeckiej tortury. Kiedy się stymuluje bodźcem bólowym, nawet delikatnym, jedno miejsce, kapie się wodą w Chinach, albo ubek ołówkiem uderzał. I po dobie takiego delikatnego uderzania mamy uszkodzone receptory bólowe i czujemy, jakby nam łeb rozsadzało. I dokładnie tak samo dzieje się z utrwalanym bólem nowotworowym. I my, o ile w hospicjum nie mamy problemu zasadniczo z symulantami, ale mamy drugi problem, są tak zwani dysymulanci, czyli w drugą stronę, że udają, że ich nie boli, bo nie mają doświadczenia bólu nowotworowego i mówią, zresztą nie wypada, żeby facet się skarżył, żeby go bolało, albo kobiety mówią, ja rodziłam, już nie takie bóle przeżywałam, bo wszyscy myślą, że przejdzie. Otóż w niektórych momentach nie przejdzie.